Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Mirosław Maj i reprezentuję Fundację Bezpieczną Cyberprzestrzeń. Będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić panel dyskusyjny poświęcony cyberbezpieczeństwu. Przede wszystkim dziękuję organizatorom za to, że zdecydowali się tak dobre miejsce w agendzie poświęcić temu tematowi na konferencji, która nie jest stricte poświęcona cyberbezpieczeństwu, ale już dzisiaj chyba nie mamy wszyscy wątpliwości co do tego, że ten temat jest niezwykle istotny właściwie dla wszystkich z nas. Zaproszę teraz gości do naszego panelu, więc po kolei poproszę tutaj o zajęcie miejsc Sylwestra Biernackiego z Telecity Group. Nie wiem, czy Sylwester wie, że bierze udział w tym panelu. Zanim Sylwester do nas dołączy, to poproszę Przemka Dębę z Orange Polska. Zapraszamy. I Marcin Kuczera z firmy Leon. Bardzo proszę. A Andrzeja poproszę, żeby pomógł tutaj doprowadzić Sylwestra do naszej grupy. No dobrze, zanim Sylwester przyjdzie, i tak chciałem na początek was poprosić o to, żebyście się przedstawili. Proponuję taką konwencję, żebyście powiedzieli o tym, jakie zajmujecie w swojej organizacji stanowisko, na ile ono jest związane z bezpieczeństwem i jak wygląda wasza sieć. Troszeczkę opisać, żebyśmy wszyscy mieli, pewnie wiele z was z sali wie, jak to dokładnie, a może ma troszeczkę inne wyobrażenie, ale zaraz będziemy rozmawiali o rzeczach związanych z cyberbezpieczeństwem i te informacje myślę, że nam posłużą do porozmawiania o kilku ciekawych tematach. Bardzo proszę. Kolega ma mniejszą sieć, to może zacznie. A już się zaczęło. No. Zaraz zobaczymy. Halo. Witam serdecznie, Marcin Kuczera. Ja reprezentuję, pracuję w takiej mniejszej, chodź. Niezbyt dużej firmie na południu Polski, powiedzmy, że kilkanaście tysięcy zakończeń sieciowych. No, kiedyś to się nazywało taki mały ISP. Teraz to jest, powiedzmy, troszeczkę większe, ale nadal w porównaniu z kolegami pewnie to jest niewiele. Czym się zajmuję? Zajmuję się zasadniczo całą techniką, znaczy odpowiadam za technikę, no bo nie ma szans, żeby się tym wszystkim zajmować. I zajmuję się również tymi zagadnieniami, które są związane z bezpieczeństwem z punktu widzenia prawnego. Mimo że ja nie jestem prawnikiem, nie znam się na tym, ale musiałem przez pewne rzeczy przechodzić, jak plany działania w razie W, które trzeba było tworzyć. Jeszcze wtedy nikt nie tworzył tego komercyjnie, więc sam sobie musiałem takie rzeczy stworzyć, musiałem przez pewne rzeczy przechodzić i ostatnio też przechodziłem przez pewne rzeczy związane właśnie z kontrolą bezpieczeństwa UKE. Być może o tym właśnie tutaj będziemy. Myślę, że jeszcze może sobie porozmawiamy. Do tego wracać. Więc tak, zajmuję się techniką, odpowiadam za technikę i między innymi tutaj za... Jakieś liczby, jak duża wasza sieć jest? Kilkanaście tysięcy zakończeń. Mhm. Jest oparta w dużej mierze teraz na technologii PON-owskiej lub takie ETTH, czyli jakiś miedziany dostęp do domu, wszelki rodzaj, zakres usług od internetu, który jest tak naprawdę no, podstawą, chociaż dla kablówek to jest telewizja. Telewizja i telefony takie stacjonarne plus biznes. Może nie jest to jakieś tam specjalnie bardzo dochodowe, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tu jest dość dużo różnych ciekawych rzeczy, które się mogą wydarzyć niestety. Dziękuję. Przemek Dęba, Orange Polska. Wy macie sieć jakąś, prawda, też? No tak, nazywam się Przemek Dęba. Nie będę stawał. Mam przyjemność, ale jednocześnie stres duży odpowiadać za bezpieczeństwo w Orange. To bezpieczeństwo rozumiane na różne sposoby, więc zarówno jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej własnej infrastruktury, danych naszych klientów, jak również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych klientów na wprost, usług, które używają.
No i tyle, bo już rozumiem, że o przedstawienie teraz chodzi. Tak, króciutko przedstawienie żeśmy. To co mogę powiedzieć, to jakby, że to rzeczywiście jest znamiennym faktem, że takie zacne spotkanie polskich operatorów rozpoczynamy tą tematyką, że takich czasów dożyliśmy. Ale jeszcze to, że to jest taka dziwna branża, w której wielkość czy nakłady nie mają za bardzo znaczenia, bo jakby taka specyficzna branża, gdzie jeden młody, zdolny człowiek może jakby udowodnić, że wielkie korporacje z wielką ilością osób, z wielkimi nakładami są po prostu bezbronne. Także tutaj bardzo wydaje mi się demokratycznie. Spróbujesz jakby się bronić na to od razu, ale to zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Wymaga to olbrzymiej pokory. Sylwester, pytanie jest takie, bo dobiegłeś do nas, więc przypomnę ci pytanie. Jest takie, jakie w Telecity jakby zajmujesz stanowisko i jaka jest wasza sieć? Jak wygląda, jak duża jest i jakie są główne zadania? Znaczy w Telecity odpowiadam za Polskę. Polska to jest tak naprawdę poprzedni biznes, który nazywał się Plix, czyli punkt wymiany ruchu i data center. Natomiast samo Telecity posiada również swoją sieć paneuropejską, która jest porozpinana pomiędzy wszystkimi data centers oraz bardzo wiele punktów styku ze wszystkimi możliwymi operatorami, dlatego że jako jeden z największych dostawców usług data center po prostu w swoich serwerowniach tych dostawców i te duże punkty wymiany ruchu ma zlokalizowane, w związku z czym podpiąć się jest stosunkowo prosto, bo oni u nas są. W przypadku Polski można powiedzieć, że też oni są, dlatego że większość operatorów jednak znajduje się ze swoim sprzętem w naszej lokalizacji i dzięki temu widzimy bardzo dużo ciekawych rzeczy, które... Dobrze, to skoro to zacząłeś, to ja właśnie już spytam o te ciekawe rzeczy, bo moje następne pytanie do każdego z was jest takie samo i ono może pokaże nam troszeczkę różnicę, bo od razu zauważyliśmy te różnice, tak? Pomiędzy kategoriami i wielkością tutaj naszych podmiotów, których przedstawiciele biorą udział w tym panelu. Więc pytanie jest takie, jakościowo i ilościowo sprawy bezpieczeństwa, jakiego rodzaju właściwie incydenty bezpieczeństwa w waszej sieci się zdarzają? Ile tego jest i tak króciutko, co wy z tym robicie? To będzie pytanie do każdego, żebyśmy teraz się zobaczyli, jak od strony nie tylko samej infrastruktury, ale od strony bezpieczeństwa te sprawy wyglądają. Więc w naszym przypadku każdy kraj broni się sam, możemy tak powiedzieć. Oczywiście w związku z tym, że biznes... Nie macie swojego NATO. Czy mamy swoje NATO? Oczywiście mamy, aczkolwiek to jest takie mocno paneuropejskie NATO. Generalnie mamy swoje procedury dotyczące bezpieczeństwa. Ludzie ze wszystkich krajów odpowiedzialni, każdy za security, zjeżdżają się raz na kilka miesięcy i dyskutują, co jeszcze unowocześnić, gdzie zaangażować większy kapitał, żeby się bronić. Generalnie to, z czym najczęściej mamy do czynienia, to są typowe w sieciach ataki DDoS i one dość mocno uderzają czasem w naszą sieć, ale najczęściej w sieci klientów. Mając tych data center 39 w całej Europie, to nie ma dnia, żeby coś się nie działo u któregoś z klientów, w związku z czym widzimy całe spektrum tego, co się w ogóle w internecie może wydarzyć. W Polsce widzimy to natomiast na przypadku Plixa, gdzie tych DDoS-ów troszkę przelatuje, a w związku z tym, jak punkty wymiany ruchu są zbudowane, to my po prostu musimy te DDoS-y przerzucać do klientów. I to robimy. Co się kończy tym, że klienci do nas uderzają, prosząc o to, żebyśmy jednak je wycięli. Jeśli są w stanie nam podać jakieś konkretne dane, to super. Jeśli DOS jest zbyt mały i przy naszej skali nie jesteśmy w stanie go wykryć, tak, bo widzimy na wykresach kilkaset giga ruchu i ciężko jest tak sobie po prostu znaleźć DOSa, który ma gigabit.
Jeżeli jesteśmy w stanie to stwierdzić, albo klient w stanie nam jest podać, skąd takie coś przylatuje, mówię o operatorze, bo wiadomo, niekoniecznie z jakich adresów, to z reguły to filtrujemy. I to jest rzecz najczęstsza w naszym przypadku. Okay, czyli tutaj są DDoS-y, mówiłeś, że to jakby jest tryb dzienny, tak? Codziennie takie rzeczy obsługujecie. Czyli mamy tutaj Przemek. Jakby ktoś wiedział, że mają inne incydenty, a nie chcą się przyznać do nich, to proszę się zgłaszać, będziemy pytali. Bardzo otwarte pytanie. No więc to jest tak, ja płynnie będę kończył swoją poprzednią wypowiedź, gdzie powiedziałem, że trzeba być bardzo pokornym, a im się jest większym, tym trudniej o pokorę. Natomiast rzeczywiście w naszej firmie, zarówno w polskim oddziale, jak i w globalnym Orange'u od kilku lat wzrasta świadomość tego, czym jest bezpieczeństwo we współczesnym biznesie, jak nim zarządzać. I mamy wewnętrznie dosyć dobry klimat dla tego tematu. Nie oznacza oczywiście to żadnych szalonych nakładów. Natomiast no, jakby łatwiej bronić tego, co nam jest codziennie niezbędne do pracy, odpowiednich zasobów czy odpowiednich regulacji, odpowiednich procesów. Jakby idąc bardziej w stronę twojego pytania, no, incydenty są wewnętrzne i zewnętrzne, czyli te, które dotyczą nas na wprost i te, które dotyczą naszych klientów. Oczywiście jest dużo incydentów, które dotyczą nas na wprost, nie będę tego tematu rozwijał. Natomiast no, jedno jest pewne, jeżeli firma twierdzi, że tych incydentów nie ma, to prawdopodobnie oznacza tylko tyle, że o nich nie wie. Jeżeli chodzi o incydenty naszych klientów, tu jesteśmy w dosyć komfortowej sytuacji, bo mamy CERT, który funkcjonuje od wielu lat, który jest jednym z dwóch w Polsce akredytowanych w Trusted Introducer CERT-ów. Ten CERT poczynił raport bezpieczeństwa za zeszły rok. Tak ten raport wygląda. Można go sobie pobrać na stronie CERT-u lub blogu technicznym. No, on zawiera szereg cyfr dotyczących tego, jakiego rodzaju ataki w naszej sieci wzrastają, maleją, jakie rodzaje się dzielą, jakie mają charakterystyki, są różnego rodzaju case study. Nie chcę o tym powiadać, bym musiał parę godzin mówić pewnie, natomiast zainteresowanych rzeczywiście odsyłam do tego CERT-u, do tego raportu. No to co my robimy, no to po pierwsze jest usługa taka bez effort CERT-u, gdzie każdy klient nasz może się zwrócić i w miarę naszych możliwości zapewnimy mu pomoc i wsparcie. No po drugie, część usług komercjalizujemy tam, gdzie klienci wyraźnie mówią o tym, że potrzebują mieć wyższe SLA i takim przykładem jest nasza usługa właśnie ochrony przed atakami DDoS. Jak również w tym roku szykujemy kilka, wydaje mi się, ciekawych usług, ciekawych inicjatyw na zasadzie VAS-ów, również dla klientów indywidualnych, które mamy nadzieję skutecznie wesprą ich w zabezpieczaniu swojej prywatności. Jeszcze porządkując, bo ja pamiętam z raportu, że to jest, jeśli dobrze pamiętam, to jest 1000 incydentów miesięcznie, tak obliczyliście, przyjmując jakąś tam definicję incydentów, a jeżeli byśmy mogli spojrzeć na rodzaje, no to na pewno wspominane przez ciebie DDoS-y. Czy jeszcze coś byś chciał wymienić? Może jeszcze dwa obszary. No, zdecydowany przyrost ataków APT, głównie na finanse nasze, jak również no, ciekawy trend związany... Wasze czy banków? Nasze jako... Nasze jako... Społeczeństwa korzystającego z bankowości elektronicznej. Dziękuję za to uzupełnienie. No i ciekawy trend związany z wykorzystywaniem podatności w systemach Unixowych. Marcin, no, ja mogę... ile i co? No ile i co? Znaczy, można to podzielić tak naprawdę na dwie rzeczy. No, to, co jest atak na jakby naszą infrastrukturę w samym sobie, w jaki sposób próby dostępu do baz danych, bo takie na pewno występują. Zresztą takie przypadki miały miejsce i to nawet w firmach, które się znajdowały też u nas w mieście, też ktoś dostał się do całej bazy klientów. I zawsze gdzieś są jakieś próby, jest wszystko kwestia zabezpieczenia, ale...
No to jest, na technikę wymyśli się zawsze inną technikę, więc to jest ciągła walka. To jest ciągła walka, bo zawsze są chętni na to, żeby się gdzieś dostać, coś sprawdzić, choćby tylko na złość, żeby zniszczyć, albo wyciągnąć, albo komuś zrobić pod górkę. Więc no, jedna rzecz to jest aktualizowanie cały czas zabezpieczeń i bycie na bieżąco z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o wewnętrzną infrastrukturę, która zresztą podlega pod takie instytucje jak GIODO i inne rzeczy, więc naprawdę trzeba uważać, bo można sobie z tego powodu narobić dużo problemów, jeżeli te dane wyciekną. A inna rzecz to jest to, co może spotkać klientów, ale to, co można spotkać klientów, to jak kolega mówił, są ataki DDoS, które właściwie w większości to klienci generują, bo tak, żeby było na klientów, to też się rzeczywiście czasami zdarza, że jakiś gracz coś narobił, gdzieś ktoś komuś powiedział i się okazuje, że facet, który ma, nie wiem, 8 megabitów na radiu, dostanie 5 giga fluda, to się oczywiście zatrzyma gdzieś na brasie, do niego to nie dotrze, ale to narobi więcej szkód innych po drodze. Ale to są też rzeczy, które powodują to, że ci klienci poprzez jakieś tam niezbyt czyste oprogramowanie generują ruch, który może z naszego punktu widzenia nie jest jakoś specjalnie widoczny, bo to jest niewielki przyrost, ale globalnie, jak to się pomnoży przez tysiące komputerów, które gdzieś tam z innych miejsc również atakują, to są rzeczywiście problemy. A inna rzecz to jest jeszcze, jak się świadczy usługi typu Voice over IP. To jest permanentne, to są miliardowe biznesy tak naprawdę na fraudach, które są robione przez infrastrukturę VoIP-ową. To jest tak, że to są incydenty, które są do was zgłaszane na przykład? Nie. Jeżeli chodzi o VoIP-a... Sylwester powiedział, że oni przepuszczają i później ktoś do nich wraca, czyli w ten sposób się dowiadują. Nie, VoIP nie generuje ruchu specjalnie takiego, co by było na statystykach widoczne. VoIP generuje koszty, bo jeżeli chodzi o... Ja mówię o samych incydentach. Czy te incydenty związane z fraudami VoIP-owymi, czy właściciele tych VoIP-ów do was zgłaszają, czy wy... My to widzimy na billingach. Tylko że to wymaga naprawdę też praktycznie 24-godzinnego nadzorowania. To znaczy, no, trzeba cały czas, to jest ciągła walka, trzeba cały czas stosować różne metody i tak naprawdę jeżeli jest na... No, znanych jest powiedzmy 500 metod unikania ataków czy łapania podejrzeń, to trzeba stosować wszystkie. No po prostu trzeba cały czas być na bieżąco, cały czas sprawdzać billingi, cały czas weryfikować, czy coś nie wykracza poza jakieś tam schematy, które są powiedzmy przewidziane dla takiego rodzaju klientów i sprawdzać, czy coś się nie dzieje. Rzeczywiście czasami ktoś padnie ofiarą takiego sprawdzania, bo może się okazać, że ktoś namiętnie dzwonił do Anglii, czy tam do Stanów, do swojej rodziny na jakieś komórki i te połączenia więcej kosztowały i wypadnie poza schemat. Się okazuje, że zostanie odcięty od usługi, bo jest podejrzenie fraudu, ale no, te ofiary są tak naprawdę mniej drastyczne niż w przypadku, gdyby rzeczywiście się zdarzyło, że ktoś coś narobi, bo to potrafią być naprawdę grube tysiące złotych na minutę. Czyli jak rozumiem u was jakby dominują te, jeżeli się zdarzają te incydenty, które są wymierzone bezpośrednio na klienta, tak? Gdzieś, ale one nie są, no bo to jest ciężko wymierzyć na klienta, tak naprawdę no klient w wielu przypadkach się wykręci z tego, no bo dostaje końcówkę, terminal od nas, coś dostaje od, bardziej na infrastrukturę. Mhm. Na infrastrukturę. Jest dobrze. Próba wdarcia się w system tak, żeby można było sobie podzwonić, gdzie się chce. No dobrze, to ja mam takie pytanie, bo tutaj troszeczkę pojawiło się takie zjawisko, że w Plixie, wy pewnie wiecie, tak, obserwujecie mniej lub bardziej te na przykład ataki DDoS-owe, one dolatują do klienta, powiedzmy sobie, że one dolatują na przykład do Marcina, tak, do firmy Leon i on z nimi wraca. Czy ty byś, Marcin, chciał i czy to jest możliwe, Sylwester, żeby od razu, żeby one nie dolatywały do ciebie? To nie jest ten mechanizm, to jest, znaczy no jedyny właśnie, mechanizm to, jest, to się nazywa... Ja chciałem spytać o przepływy jakby waszej potencjalnej współpracy albo istniejącej współpracy i nawet może podałem co prawda przykład konkretny, tak, dwóch firm, ale jeśli znacie jakby te reguły, które obowiązują u was i dotyczą innych tego kalibru firm, tak, małych operatorów, czy takie coś istnieje, jak to się odbywa, a czy dobrze by było może, żeby było inaczej? Marcin, oczywiście. Powiem coś, co ma może większy aspekt biznesowy niż sieciowy, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale chyba najczęstszym problemem naszych operatorów w Polsce to nie są ataki sieciowe, tylko ataki operatorów koparek. Tak? I to widzimy
wbrew pozorom dużo częściej niż ataki sieciowe, bo przy takiej ilości operatorów podpiętych do Plixa to praktycznie nie ma dnia, żeby komuś coś nie padło gdzieś. Bardzo często ten operator koparki, jak przetnie światłowód w większej relacji, to kończy się tym, że operatorzy dzwonią do nas, że nie mogą się dodzwonić do swojego operatora nadrzędnego, który im to łącze zestawia, bo tam jest non-stop hotline, czerwona linia, wisi się pół godziny w kolejce i tak dalej. Stąd wracając do clue, my z operatorami bardzo często rozmawiamy o takich tematach i też o tematach sieciowych, gdzie oni potrzebują tego wsparcia. Czasami my musimy się odzywać do innych operatorów i tam, gdzie mamy już wyrobione przez te 9 lat ścieżki, to jakoś się udaje. Ale często jest tak, że pada na przykład łącze po jednym z wiodących operatorów, żeby nazwy nie mówić, do Katowic i widzimy, że padło 10 operatorów, którzy niekoniecznie kupują bezpośrednio od niego, ale od kogoś po drodze, ale my już mamy skorelowane fakty, najczęściej odpytujemy tych klientów zawczasu, po kim oni do nas dochodzą. Tak? I wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć tak, tych 9 jeszcze leży, oni też mają łącze po tym operatorze, to prawdopodobnie to jest to. Musimy ten problem zgłosić wyżej. No i najczęściej, jeśli my mamy bezpośrednie namiary do osób technicznych u tych dużych operatorów, to jesteśmy w stanie to zweryfikować szybciej niż oni. A często się zdarza, że niestety nie, albo te osoby już nie pracują lub ciężko się z nimi skontaktować. Stąd tak bardzo to jest potrzebne, żebyśmy zbudowali wspólną platformę do wymiany takich informacji, znaczy, zarówno o incydentach biznesowych, jak i sieciowych. No tak, no są koparki, to oczywiście to jest znane od lat. Ostatnio to jest samozapalające się deski pojawiły, one też potrafią coś, część infrastruktury. I samo pojawiające się światłowody na moście. To tak, no to wszystko samo się pojawiło i nagle przestało działać. Jakbyśmy jeszcze mieli spojrzeć, ja pewnie będę ze względu na profil tego panelu namawiał jednak do tego, żebyśmy te koparki wyłączyli i bardziej patrzyli o intencjonalnych działaniach związanych z próbami naruszenia bezpieczeństwa w sieci. Przemek, czy wy w tych swoich działaniach, czy jesteście tak wielcy, że w ogóle sami sobie ze wszystkim radzicie, czy jednak podejmujecie jakieś działania we współpracy z innymi mniejszymi, jeśli więksi są większymi również? Ale to, tak jak mówiłem, wielkość to nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, na tym generalnie polega też cały urok cyberbezpieczeństwa, że wprost przeciwnie, większemu jest trudniej, jest bardziej narażonym. Z tymi koparkami nie jest takie głupie, bo jeżeli można przez sieć sterować, nie wiem, lodówką czy telewizorem, równie dobrze można koparką, także kolega zdefiniował fantastyczny nowy wektor ataku. Ja bym nie chciał też, ja rozumiem, że jest taka pokusa, jesteśmy wśród operatorów, żeby zamykać cyberbezpieczeństwo w temacie DDoS-a, które faktycznie jest bliskie operatorom i jakby jego skutki biznesowe są podobne do po prostu niedostępności łącza. Cyberbezpieczeństwo jest znacznie szerszym tematem. Co więcej, no, te ataki takie najbardziej zaawansowane, w tej chwili najgroźniejsze są przeważnie atakami jakimiś hybrydowymi. Natomiast operatorzy, to jest moja obserwacja, bardzo subiektywna, mają bardzo dużą rozpiętość takiej schizofrenii, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, bo z jednej strony mają wszystkie środki do tego, panują nad wszystkimi warstwami modelu, żeby skutecznie walczyć z cyberprzestępczością, a z drugiej strony chcą być bardzo transparentni, święci i nie podejmować żadnych działań czy odpowiedzialność przerzucać na klientów. No i tak to rzeczywiście jest. Prawdopodobnie ta sytuacja wymaga jakiejś ingerencji ustawodawcy i bez tego nic się tu za bardzo nie stanie i nawet Orange pewnie nie wyjdzie na ring jako lider i nie będzie próbował tych operatorów razem organizować jakąś współpracę. Zresztą chodzi ci o to, czy nam po prostu wolno grzebać w tych danych, które przez nas przelatują, żeby ewentualnie coś wykrywać. No, taka jest pewnie jakby intencja w naszym myśleniu na co dzień. Nie? Ja generalnie, jeżeli chodzi o współpracę podmiotów w branży, na rynku w zakresie cyberbezpieczeństwa, nie za bardzo ją widzę.
Można to mierzyć w ilości tyle konferencji, na których się o konieczności tej współpracy rozmawia i się rozmawia w bardzo wielu miejscach, na bardzo wielu forach przez bardzo długi okres czasu. Nie za bardzo coś się z tym dzieje. No w naszej branży też tego nie widzę. Nie tak jak mówię, no to jakby moim zdaniem prawda jest taka, że bez ingerencji ustawodawcy nic się w tym temacie za bardzo nie No, no nie dobrze, to z wielu historii, nawet historii Polski wiemy, że dopiero może coś się zmienić, jak coś łupnie, tak? No to teraz sobie spróbujmy wyobrazić. Spróbujmy sobie wyobrazić, że w Polsce mamy tak zwaną drugą Estonię. Dla przypomnienia mówię tutaj o Estonii z 2007 roku, atakach na sieć teleinformatyczną, doprowadzenie do paraliżu niemalże całego systemu bankowości elektronicznej. No i dobrze, no to sobie wyobraźmy taką sytuację. Mamy tego typu masowe ataki w jakiejś skali, tak? Estonia no, z jednej strony jest bardzo wysoce zinformatyzowana, ale oczywiście jeśli chodzi o skalę całej sieci, to jest mniejsza sieć, ale no to pomnóżmy sobie to i mamy naprawdę poważne ataki prowadzące do paraliżu wielu usług w Polsce. I co, damy sobie z tym radę? Sylwester. My na pewno sobie damy radę. Większość będzie przechodziła, większość będzie przechodziła przez plik. Generalnie tak, no, nasz szkielet jest mocno przewymiarowany. Nie znam za bardzo tak dużych sieci, że można było tak duże dosy wygenerować, żebyśmy no tak, my tego nie byli ale u niektórych to się pojawi, pacjent zmarł tak, paskalinie, no nie? No, przy ataku więc na Cloudflare, jeśli dobrze pamiętam, to było chyba nawet ponad 300 giga, więc no my mamy capacity jeszcze ponad terabit, więc przy tych amplification atak da się wygenerować. No. Da się, no to załóżmy. Najczęściej się przypychają się wtedy porty klientom, no i to jest mocno widoczne, tak? Wtedy rozumiem, że wtedy więcej zarobisz, tak? To nie jest kwestia zarobku, tak? Bo dla nas dużo istotniejsze jest to, żeby ten klient się nigdy nie zapchał, niż żebyśmy my na nim dodatkowo zarabiali. Dlatego, że jak się zapcha, to na pewno będzie z tego powodu problem i zaczną zgłaszać inni użytkownicy. No i się zaczyna przerzucanie mailami od jednego operatora do drugiego, brak kontaktu z jednym i tak dalej, i tak dalej. No, dobrym przykładem tego jest chyba jest jeden z zagranicznych operatorów, który u nas ma dużo zapiętych łącz, hosting oczywiście, gdzie można sobie kupić ten hosting za bardzo małe pieniądze i ludzie to robią, po czym zaczynają puszczać stamtąd bardzo dużo różnego rodzaju śmiesznych ataków na innych graczy i inne strony różnych klubów piłkarskich i tak dalej, też stojące poprzez Plixa. No, widzimy to praktycznie raz w tygodniu przynajmniej dostajemy tego typu zgłoszenia. No i niestety, no poradzić sobie możemy tylko tym, żeby firmy, które do nas się podpinają, miały wystarczająco dużo backupowego capacity, żeby móc to przyjąć. No ale oczywiście skala, tak? Jeśli ta skala będzie zbyt duża, to ich urządzenia na końcu tych łączy po prostu przyklękną. Mieliśmy kiedyś taki przypadek, to nie był prowokowany DOS, możemy powiedzieć, tak? Przypadkowo zapętliliśmy no, z ładnych lat temu, z 6 chyba, 10-gigowy port przez dwa przełączniki, jak podpinaliśmy jednego klienta dodatkową dyszką. I się okazało, że jak te 10 giga tak sobie pofruwało troszkę w kółko, to wyleciała cała interia z internetu i parę innych mniejszych i większych portali. Wszystkie routery typu 7600 z pierwszymi supami miało z tym duży problem. No, błąd w sztuce, tak? No, ale jakże bolesny. Więc jeśli chodzi o skalę ataków DDoS, no to mniej więcej jest to samo, tak? W pewnym momencie dochodzi do... Ty twierdzisz, że możemy sobie radzić tylko jakby posiadając odpowiednie capacity, tak? Capacity i sprzęt, który jest w stanie to oczywiście przytrzymać do momentu, gdy my to nie przytniemy. Ale tak naprawdę to, jeżeli chodzi o, no bo to tych zagrożeń cyberbezpieczeństwa jest znacznie więcej, ale w zeszłe, powiedzmy ostatnie dwa lata, królują te DDoSy niestety, ale to ma swoją zaletę, ponieważ kiedyś mówiło się o black holingu i właściwie się o nim głównie mówiło.
A w zeszły rok zauważam, że jest rokiem tak naprawdę uruchamiania rzeczywiście mechanizmu blackholingu w wielu, wielu firmach. Czyli te mechanizmy, te zabezpieczenia zaczęły być wdrażane. Firmy zaczęły w końcu analizować, zaczęły odkrywać, co to znaczy mirror switchu, zaczęły analizować ten ruch, który przychodzi i choćby za pomocą prostych narzędzi, bo oczywiście to zależy od skali. Jak ktoś ma 100-gigowe porty, no to już tak na Linuxie nie można sobie tak od tego wszystkiego analizować, ale już powiedzmy takie porty do 10 giga, to spokojnie można sobie obrobić i jakiś szybki raport wyrzucić, że jest jakiś DDoS, wrzucić go do systemu i ten system automatycznie w łańcuszku wyśle tą informację o blokowaniu tego typu ruchu, co spowoduje też rozładowanie na portach w Plixie, no bo jeżeli ja wyślę to do Plixa, Plix to wyśle gdzieś dalej, no to po prostu po kolei ten łańcuszek jakby powinien to wycinać. No się nie uspokoiliście mnie na razie, nadal nie mam pewności, czy sobie poradzimy z tą drugą Estonią, ale... Znaczy, no musimy budować takie rzeczy jak Korea Północna ma, powiedzmy, swoje autostrady i ma takie mosty nad tymi autostradami. Jakby wojsko weszło, oni to wysadzają, to się teraz zamyka. Więc no, trzeba się przygotowywać w tym stylu, myślę. No właśnie. No ja podpowiem, że Estonia w dużym stopniu wykorzystała miejscowego Plixa, tak? Bo to był ruch, odcięto głównie ruch zagraniczny, dzięki tej wymianie wewnętrznej jednak można było sporo rzeczy przywrócić, ale... To niekoniecznie ruch rosyjski, bo tak naprawdę tak. No Rosjanie dlatego, nie będą od siebie myślę, strzelać, no tylko będą to robić choćby ze Stanów. O DDoS-ach, o dużej infrastrukturze, o operatorach, no może się okazać, że jakby kluczowe jest to, czy takiego DDoS-a można przeprowadzić z sieci wewnętrznej, tak? Czyli zbudowania bota w oparciu o polskich użytkowników. Da się, Przemek, zbudować takiego bota? I co wtedy? One istnieją. Poczekaj, bo ja się szykowałem do poprzedniego pytania. Nie, to jest to samo pytanie cały czas. To jest jakby głos mój w dyskusji, więc możesz odpowiadać na poprzednie pytanie. Na to pytanie odpowiedź brzmi da się. I to myślę, że całkiem no, niezłe ilości gigabitów moglibyśmy w Polsce wygenerować sobie. Natomiast ja będę uciekał od tego DDoS-a cały czas, bo DDoS to jest już coś... mniej więcej opisanego, co znamy, w miarę oswoiliśmy. Natomiast kolega słusznie wspomniał i to jest drugi urok cyberbezpieczeństwa, że jest to dziedzina niesamowicie dynamiczna i każdego dnia jest odkrywane coś, o czym nie wiedzieliśmy jeszcze wczoraj, coś, co można wykorzystać. W związku z tym potencjalnych scenariuszy estońskich są tysiące, dziesiątki tysięcy, jeżeli nie miliony. I bardzo ciężko jest przewidzieć każdy scenariusz i przygotować się na każdy scenariusz. W związku z tym uważam, że to pytanie jest mniej technologiczne, a bardziej w zakresie tego, czy w momencie, kiedy by to nastąpiło, czy my umielibyśmy się zorganizować w odpowiedni sposób jako branża lub jako państwo, mieć odpowiednie siły, które są w stanie szybko zareagować, odpowiednich fachowców i kompetencje dostępne, żeby no, jakby zdiagnozować przyczynę i opracować plan naprawczy. Więc uważam, że clue do rozwiązania tak postawionego problemu to nie jest w ogóle w zakresie technologii, tylko w zakresie struktur i reakcji. Co by się mogło wydarzyć, no to ćwiczyliśmy wspólnie w tym roku w ramach CyberExe razem z innymi operatorami polskimi i zasadniczo to też taki był wniosek, tak, że najsłabsi jesteśmy właśnie we współpracy, w koordynacji, w zarządzaniu, we współdzieleniu się wiedzą, w podejmowaniu jakichś jednolitych działań. Wiadomo, że wszyscy razem jesteśmy znacznie silniejsi niż każdy z nas osobna. Pewnie wyszłoby na to, żebyśmy musieli odświeżać naszą wiedzę związaną z doświadczeniami z pospolitym ruszeniem, tak? To jest historycznie. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie panelistom, zabrać głos w tej dyskusji? Czy jest jakiś głos z sali? Zachęcam. Proszę. Proszę o przedstawienie się, pytanie, czy do wszystkich, czy do kogoś. Dzień dobry, Alek Cesarz z tej strony. Takie pytanko mam do was, bo jakby różnych klientów macie, dużych, małych, ale żaden z was nie powiedział za bardzo o tym, czy
Czy klienci dostają do ręki jakieś narzędzie, żeby informować was o tym, co się u nich dzieje? Dlatego, że pytanie twoje, Mirek, było takie, czy jakby co by się stało, gdyby były ataki, ale na kogo? No, przecież nie na operatorów tak naprawdę, tylko na jakieś serwisy. W związku z tym, czy wasi klienci wiedzą, co mają zrobić? Często mają sprzęty, mają sposób detekcji tego. I czy oni sobie poradzą w tym, żeby wiedzieć, jak mają postąpić, kogo zawiadomić, z kim rozmawiać? Też trochę o CERT-cie było, ale tak lekko. Więc jak to działa? Czy dajecie jakieś narzędzia? W naszym przypadku jest to dość proste, bo my nie mamy end userów. Mamy tylko operatorów, a wszyscy operatorzy wiedzą, jak się skontaktować z naszą nocą i często z tego korzystają. Więc może ja się dalej nie będę wypowiadał, może koledzy mają jakieś pomysły na to. My chętnie, oczywiście robimy jakieś narzędzia, które udostępniamy operatorom. Cały czas nad różnymi modelami pracujemy. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, które moglibyśmy wdrożyć ku waszej uciesze i łatwości używania, no to chętnie, tak? Prosimy o takie informacje i będziemy to robić. Ja przewrotnie odpowiem, że tak naprawdę jeden z większych problemów, z jakimi się borykamy w walce z cyberprzestępczością, jest nie tyle brak jakby informacji od naszej strony, tylko bardzo duża nieświadomość klientów, tak? I to zarówno korporacyjnych, jak i indywidualnych. I to my jakby szukamy, zachodzimy w głowę, w jaki sposób zwiększyć świadomość zagrożenia wśród naszych klientów. Ja tutaj długo musiałbym opowiadać, między innymi ten raport, który pokazywałem, jest jeszcze szereg innych inicjatyw. Natomiast jeżeli chodzi o kanał zwrotny, to rzeczywiście jest to CERT głównie. Jesteśmy w przededniu odświeżenia trochę tego naszego serwisu CERT-owego. Tam się znajdą statystyki online z zagrożeń w naszej sieci. Znajdzie się możliwość zgłoszenia incydentu przez jakiś formularz na stronie. I różnego rodzaju inne serwisy informacyjne związane z podniesieniem świadomości właśnie klientów o zakresie zagrożeń. Natomiast jakby konkludując, operator nie może czekać, aż mu klient coś zgłosi. Tutaj musi być porządny, zestrukturyzowany program informacyjny, jakby wyjścia proaktywnego w stronę klientów z tą wiedzą. Halo? To jest, dobra. Nowy mikrofon dostałem. My cały czas staramy się monitorować to, co klienci robią w miarę, znaczy nie możemy grzebać dokładnie w tych rzeczach, które są wysyłane czy odbierane przez klientów, ale możemy sprawdzać takie podstawowe rzeczy, jak czy są jakieś OpenDNS-y, czy jakieś MTP, nie są pootwierane i gdzieś tam ten klient potencjalnie nie stanowi niebezpieczeństwa, ale już tak, żeby sprawdzać, bo to by się też przydało tak naprawdę, bo największym zagrożeniem są botnety. Botnety niekoniecznie muszą, ten członek tego botnetu niekoniecznie musi być elementem, który będzie robił DDoS-a. On może się zająć potem jakimś cyberatakiem na jakieś systemy, który nie będzie generował dużo ruchu, ale przez jego jakby, przez tę maszynę kliencką ktoś zdalnie będzie próbował wykonywać jakby te wejścia od wewnątrz, czyli tak jak w przypadek powiedzmy, że my się odetniemy częściowo od świata, ale nadal wewnątrz pewne rzeczy zostają i są w stanie wygenerować pewne zagrożenia. No i no to się da robić w pewnym sensie, da się zaglądać do tych danych, ale też no nie do końca nam wolno to robić. Nie? I tu by się przydały jakieś prawne regulacje, że operator ma prawo dokonywać takich analiz tylko i wyłącznie na potrzeby cyberbezpieczeństwa, czy też obronności, najjaśniejszej Rzeczpospolitej, ale też przydałyby się takie jakby, no coś jak jednostka CERT, ale my też nie wiemy, od czego zacząć. Czyli jeżeli jest powiedzmy iluś set klientów, którzy są zapięci do jakiegoś botnetu, no to musielibyśmy mieć jakiś punkt zaczepienia, czyli nie wiem, jakie są adresy tych serwerów botnetu, żeby wiedzieć chociażby, czy ci klienci potencjalnie się z tymi serwerami komunikują, żeby mieć jakieś punkty takie. No i brakuje tych informacji. Słuchajcie, bo nie mamy w ogóle już czasu na kontynuację tej dyskusji, możemy ją przenieść do lobby, na pewno zapraszam was serdecznie. A komu chyba chodziło głównie o to, żeby, czy jest jakikolwiek
sposób wypracowany współpracy pomiędzy różnymi elementami i z tego, co mówiliście, to w przypadku operatorów koparek z tej współpracy to nie ma, natomiast między wami tak naprawdę no, powinna jakaś zaistnieć i powinna być bardziej sformalizowana, o czym chyba od dłuższego czasu i Mirek i część z was też do tego zachęca. Ja dziękuję panelistom wszystkim, dziękuję Mirkowi za poprowadzenie panelu.